Siema, witam Was już w czwartym odcinku odnośnie FIFA Ultimate Team, moich inwestycji oraz takim ogólnym przeglądzie co u mnie. Tu widzicie zysk na rynku, nie ma zbytnio szału, natomiast siedzę cały w inwestycjach. Troszkę popróbowałem różnych typu once to watchy, informy. Mniej więcej działam, więcej inwestuję niż sprzedaję, ale zaraz zobaczycie. Po pierwsze to co widzieliście w ostatnim odcinku, czyli mój skład. Mój skład poszedł w 100% na sprzedaż, dał bardzo duży zysk, co już zapowiadałem. Około 250 tysięcy zarobiłem na tych wszystkich zawodnikach na czysto. Podkreślam, na czysto. A po prostu ligę weekendową pograłem sobie innym składem. Kiedy sprzedałem? W czwartek po nagrodach i to Wam polecam. Uzyskałem kwalifikację do mistrzostw FUT. Grałem takim oto składem, możecie zatrzymać tych trzech panów, polecam. Naprawdę oni kompletnie dają radę. I zapytacie skąd Lecomte. Zasada bogatego klubu, o którym mogę nagrać odcinek. Dajcie znać czy chcecie na Patronie, to dość mocno stosujemy. Fajna sprawa, nie jest na to za późno. Inwestuję w różne informy, które chodzą tanie, a potem po prostu sprzedaję. Zobaczcie przegląd mniej więcej moich gier. Tak jak tutaj rzut wolny. I tyle, porozkoszujcie się trochę tym widokiem i moimi wynikami. Tak więc w ten sposób mniej więcej pograłem tą ligę weekendową, zagrałem 29 spotkań i żeby być szczerym pokażę Wam rangę. Wbiłem złoto 2, czy jestem zadowolony? W sumie tak, z początku gorzej zacząłem, natomiast potem w miarę tą formę złapałem. I w czwartek będą nagrody, które ukażą się w kolejnym odcinku. Dodatkowo grając możecie zdobyć poziomy, jak dobrze wiecie. I zobaczcie co wpadło mi z paczki dwóch zawodników, w tym jeden rzadki, co prawda niewymienna, no ale Krychowiak. Bardzo fajny inform, kiedyś przyda się do przepalenia. W 100% nawet grywalny jest, no ale są lepsi. I tutaj temat, w co inwestowałem. Na pewno Brand, Pulisic, czy jak to się mówi, i Ben Yedder. Tu zobaczcie całe listy transferowe. Na Ben Yedderze połapałem średnio 15 tysięcy zysku na karcie, na Hazardzie 2 tysiące. Z jednym zbyt długo przeczekałem, bo zrobił asystę tak naprawdę i chciałem przeczekać, natomiast mniej więcej tyle pozarabiałem. Na Brandzie około 5 tysięcy. Następnego dnia wszedłem w Felixa, bo sobota, niedziela inwestowałem. Jeśli chodzi o Felixa, również około 15-20 tysięcy, na wielu sztukach Rodriego tak naprawdę zarobiłem w okolicach 4-5 tysięcy na karcie, czyli miałem z 10 to już jest 50 tysięcy. Tak więc w ten sposób powoli sobie obracałem i przygotowałem rynek. A tu widzicie moje obecne inwestycje. Moje obecne inwestycje to dwie karty z tego Team of the Week, jedna z poprzednich i Once to Watch. NDD w pewnym momencie, czy tam Didi, jak to się mówi, wchodził bardzo tanio. Tak samo Felix chodził po 125 tysięcy, średnio ich nabyłem. Natomiast po 119, 122, 127 w różnych porach. I po prostu czekam. Felix gra mecz z Luksemburgiem, tam macie opis jak sobie zatrzymacie. I dlatego wiecie, Mahrez to samo, Mahrez jest przekotem. Jeśli nie dostanie inna karta, jakieś karty, inny gracz jakiejś karty specjalnej na prawym skrzydle, nie licząc oczywiście tego Walcotta, który jest trochę nieporozumieniem, ale o takich sprawach jak rynek pogadamy w kolejnym odcinku analizy rynku. Wtedy będziemy mniej więcej wiedzieć jak to wszystko wygląda. Co dalej? W tym odcinku to wszystko. Takie odcinki teraz trwa na przykład 3,5 minuty. Myślę, że potem będą trwać około 4, może 5. Pewnie ten też się zaraz do 5, jak zacznę mówić, przewinie, przedłuży. Niemniej jednak mam zamiar więcej odcinków rzucać. To jest temat pierwszy. Będą one bardziej pod względem analizy Team of the Week, co bardzo fajnie działa. Analizy Once to Watch i przyszłych meczy. Typowe analizy. Analizy rynku w momencie, kiedy jej to zastosuję, będą to typowe analizowe odcinki. Poza tym leci właśnie ta seria, gdzie Wam pokażę jak ja sobie handluję, co kupuję, żeby też nie być w jakimś stopniu gołosłownym. Ostatnio było mniej czasu, próbowałem dopiero poradzić sobie z tym Discordem, natomiast już zaczynamy działać w sposób coraz bardziej ciągły, znany dla wszystkich członków i jak najbardziej według mnie fajny i opinie też wydaje się, że są spoko. I tyle. Dobra, to tyle. Może dzisiaj wieczorem zobaczymy się na odcinku, jeśli mi się uda nagrać, odnośnie Team of the Week i kart, które są dość ciekawe. Przeanalizuję. Chciałbym wjechać trochę z systematycznością, ponieważ mam trochę tego czasu. Tak więc tyle. Dzięki za oglądanie. Zostawcie oczywiście łapę, subskrypcję. Trochę ich dobijmy. Siema.